Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Jolly Roger, Panie Stanisławie, jeśli Pan Kobosko i Szymon Hołownia to wynalazki naszych sojuszników z USA, a alternatywa wyborcza została zaproponowana w sposób prawidłowy, czy Pana zdaniem jest szansa na koalicję PiS-u z Polską 2050 i PSL-em? Czy jest to realny scenariusz? O PSL się nie martwię, bo ma zdolność koalicyjną ponad 100%. Dużo zdrowia w tych nowych, ciekawych czasach życzę. Dziękuję za te życzenia. No to jak się pan nie martwi o PSL, no to niech się pan nie martwi o całą trzecią drogę. Pan Hołownia przedstawił już takie wstępne oczywiście warunki, bo negocjacje cały czas trwają, z tego co wiem. Tam pan poseł Dominik Tarczyński mówił, że już niedługo będziemy się radowali. No co tam miał na myśli, to nie wiemy, ale no widać, że optymistyczny przekaz, więc być może, że na dobrej drodze są te negocjacje PiS-u z trzecią drogą. Czego pan Hołownia chciałby zażądać, to jako wstępny warunek, fotela marszałka Sejmu dla pana Kosiniaka-Kamysza i resortu obrony dla jego partii, to znaczy Polski 2050. No to wiadomo, dla kogo ten resort obrony? Dla pana Michała Kobosko. W ten sposób Stany Zjednoczone utrzymałyby kontrolę nad naszą niezwyciężoną armią, bo pan Michał Kobosko jest przecież mężem zaufania amerykańskim, a Stany Zjednoczone, skoro wprowadziły już do Polski kontyngent wojskowy, no to już tu się nie cofną, tylko będą próbowały utrzymać kontrolę nad naszą niezwyciężoną armią, nawet gdyby inne sprawy, że tak powiem, oddały do kompetencji naszego drugiego sojusznika, mianowicie Republiki Federalnej Niemiec. No ale nawet gdyby Donald Tusk tam przeciągnął trzecią drogę na swoją stronę, no to Amerykanie by kontrolę nad naszą niezwyciężoną armią utrzymali. Pan Michał Kobosko by był ministrem obrony. No teraz pytanie, czy Jarosław Kaczyński by takie warunki przyjął? No ale nie ma dużego wyboru, dlatego że Jarosław Kaczyński stoi przed taką alternatywą. Albo stracić wszystko, albo tylko stracić dużo. No więc myślę, że pana Błaszczaka by poświęcił bez wahania, jeszcze inne tam rzeczy, bo i panią kierowniczkę Sejmu też by poświęcił. No już się nabyła na tym stanowisku marszałka Sejmu, to wystarczy. I tyle. Więc to Donald Tusk też walczy o wszystko, bo jeżeli mu się nie uda sklecić rządu, a to zależy od przeciągnięcia trzeciej drogi na swoją stronę, bo z lewicą to nie będzie miał problemu, no to wtedy oznacza to moim zdaniem koniec jego kariery, bo Niemcy już się do niego zniechęcą i nie będą go popierali. Także rzeczywiście najbliższe 2 miesiące to bardzo ciekawe będą. Zobaczymy, co tu się wykluje, bo wszystko wskazuje na to, że będziemy świadkami kotłowaniny w Sejmie. No i zobaczymy, co dalej. Tegiere. Dzień dobry, panie Staszku. Czy jest sens przeciągać kogoś na przykład z Solidarnej Polski na stronę Konfederacji? Zakładając, że PiS będzie w defensywie z odciętym korytem, mogą pojawić się takie opcje. Może pan ma jakieś nazwisko, na które szczególnie warto zwrócić uwagę? No, nie sądzę, żeby Konfederacja miała coś Solidarnej Polsce do zaoferowania. Nawet gdyby PiS-owi nie udało się przeciągnąć trzeciej drogi i znalazłby się w defensywie, no to Solidarna Polska, czy tam posłowie Solidarnej Polski, nie wszyscy oczywiście, ale niektórzy, mają inne możliwości przejść do Koalicji Obywatelskiej. A co im kontro? Wtedy mogą tam na coś liczyć, a Konfederacja niczego im nie może zaoferować. Także to moim zdaniem jest to pomysł taki trochę z dziedziny fantazji. Wacław. Panie Stanisławie, co pan sądzi o głosowaniu zachodniej Polski na PO?
Ci, co głosują na PO, to potomkowie Polaków z Zabuga, którzy otrzymali majątki poniemieckie. Czyżby głosując na partię proniemiecką, dowartościowują się niemieckością lub też próbują się Niemcom podlizać? A może mają urojenie wyższościowe w stosunku do reszty Polaków? Pozdrawiam. No nie, ja bym ich nie posądzał, tych ludzi, o jakieś urojenia, posiadanie jakichś uronień wyższościowych. Nawet nie wiem, czy mieli taką intencję. Nie przypuszczam, żeby mieli taką intencję, że tu podlizać się Niemcom tam, czy dowartościować się niemieckością. Nie. Moim zdaniem nie mieli takiej intencji. No może niektórzy, ale myślę, że większość na pewno nie miała takiej intencji. Ale jeśli my możemy wyciągać takie wnioski, patrząc na tę mapę powyborczą, no to Niemcy też na nią patrzą. Niemcy też na nią patrzą i to może ich zachęcić do tego, że dokończenie procesu zjednoczenia Niemiec wcale nie musi być takie bardzo trudne, a na pewno nie niemożliwe. Zwłaszcza gdyby przekonali do tego, gdyby przekonali Stany Zjednoczone, że tak będzie najlepiej, no to myślę, że to taka rzut oka na tę mapę może ich tutaj bardzo zainspirować. Nie wsata wspierający kanał. Dziękuję za wspieranie kanału. Szanowny panie redaktorze, konferencja, chyba Konfederacja, przepraszam, to jakiś błąd, z 12-15% w porywach, w sondażach spadła, tak, to Konfederacja, do 7% w wyborach. Polacy mający dość PO-PiS-u wybrali trzecią drogę, a nie Konfederację. Dlatego uważam, iż to klęska Konfederacji. Czy podziela pan taką diagnozę owego wyniku wyborczego? Powód pierwszy. Mówiąc kolokwialnie, zlewaczyli i poszli w stronę centrum. Zdaniem pana Bosaka miało to dać masy wyborców kosztem utraty małej ilości radykałów. Notabene to nomenklatura też lewacka, bo ja na przykład siebie nie uważam za radykała, a człowieka o poglądach normalnych. A że lewica mnie nazywa faszystą i radykałem, no to nazywa. No i efekt był taki, że wyborcy wybrali oryginał, czyli trzecią drogę, a nie Konfederację, która chciała udawać trzecią drogę, chociaż faktycznie nią nie jest. No to ja po pierwsze, wie pan, podzielam ten pogląd, że przesyłanie przez Konfederację takiego sygnału do wyborców, słuchajcie, my też jesteśmy fajni, tak jak te wszystkie partie normalne, poważne, no to był błąd, bo w takich sytuacjach należy raczej eksponować różnice niż podobieństwa. Natomiast nie uważam, żeby to była klęska Konfederacji, bo jeżeli, wie pan, ludzie doświadczeni, a ja wydaje mi się, że mam pewne doświadczenie, że tak powiem, w polityce, to nie ufają takim sondażom, bo te sondaże są przygotowywane przez pierwszorzędnych fachowców, żeby tak rozbudzić nadmierne apetyty politycznych ambicjonerów. A potem przychodzi bolesny powrót do rzeczywistości. I proszę, jak wygląda rzeczywistość w przypadku Konfederacji? Konfederacja w 2019 roku uważała za swój sukces, że wprowadziła 11 posłów do Sejmu. Teraz wprowadziła 18. Jest to wzrost o 60%. No ale uważa, że poniosła stromotną klęskę. Dlaczego? Dlatego, że uwierzyła w te sondaże. No to jest po prostu ilustracja
jak brak doświadczenia szkodzi. Jeszcze w dodatku Konfederacja urządza tu takie przedstawienie tam z tymi dintojami. No po prostu żałosne to jest, żałosne, a poza tym bezpodstawne. No nie ma żadnego powodu, żeby tam panowały takie nastroje żałobne. Lewica uważa, że wygrała, mimo że w porównaniu z rokiem wyborami z roku 2019, kiedy uzyskała 49 mandatów. W tych wyborach uzyskała tylko 26, więc jest to prawie o 50% spadek, ale uważają, że wygrali. No to ale tam są bardziej cwani, tam ci to lewactwo jest bardziej cwane, już jest, wiedzą, jak reagować nawet na porażki, robić dobrą minę do złej gry, a Konfederacja najwyraźniej jeszcze tego się nie nauczyła, no to powinna się jak najszybciej tego nauczyć. I czytam dalej. Chociaż tutaj drugi powód jeszcze pan podaje. Walka z własnymi członkami partii, to znaczy odcinanie się czy tłumaczenia z JKM czy Brauna. Tylko winny się tłumaczy. Tłumaczenia nieudolne obu panów spowodowały efekt, iż manipulacje przeciwników to była prawda i że JKM i Braun faktycznie szkodzą, jak już z własnej partii ich atakują. Więc po co głosować na partię, co szkodzi? Cała partia powinna bronić i wspierać swoich członków i mówić tak, to prawda. Tylko propaganda wroga manipuluje i kłamie. No to ma pan rację całkowitą. Tym bardziej, że to ten największy zarzut chyba wobec Korwin-Mikke to był ten, jeśli dobrze pamiętam, że bo Braun to w ogóle się nie odzywał w tej kampanii, ja przynajmniej nie zauważyłem, został schowany bardzo dokładnie. No i myślę, że to spowodowało, a wiem, bo tam miałem wiele korespondencji w związku z tym, że takich no zgorszonych zwolenników Grzegorza Brauna, co to ma znaczyć i tak dalej, że oni się zwrazili do Konfederacji. Wskutek tego, że Konfederacja się Grzegorza Brauna wypiera. No i a przede wszystkim błędem, moim zdaniem, i to wynika, no nie wiem, pan Mentzen to może nie ma doświadczenia, ale pan Bosak powinien mieć większe doświadczenie. Dlaczego on uważa, że musi się tłumaczyć? Przed kim? Przed panią Gozdyrą, jak no, mówiłem przecież wielokrotnie tutaj, jak należy się zachowywać, jak się uczestniczy w programie pani Gozdyry. Gdyby pani Gozdyra mnie zapytała tak, no co tu, dlaczego, jak pan tu się wytłumaczy z wypowiedzi Janusza Korwin-Mikke, to bym ją scenicznym szeptem zapytał, pani redaktor, proszę mi powiedzieć, jak brzmi poprawna odpowiedź, to ja to głośno powtórzę do kamery i ośmieszyłbym ją przede wszystkim za tego typu tu przesłuchania. No ale to... Jak mówię, trzeba mieć więcej doświadczenia takiego nie tylko politycznego, ale i medialnego, żeby wiedzieć, jak z takimi, że tak powiem, no, funkcjonariuszami propaganda Abteilung rozmawiać. Moim zdaniem Konfederacja, jeżeli już w ogóle traktować to jako porażkę, to przyczyną porażki Konfederacji nie było ani główną, ani tam to umizgiwanie się, że to my jesteśmy też tacy fajni, tylko ani tam Korwin-Mikke czy Grzegorz Braun. Tylko przyczyną tego wyniku Konfederacji była wysoka frekwencja wyborcza. Konfederacja zdobyła ponad 1,5 miliona głosów. Gdyby frekwencja wyborcza nie wyniosła 75 prawie procent, tylko niecałe 50, no to ten 1,5 miliona głosów to by było, myślę, znacznie, stanowiłoby znacznie większy procent, przekładało się na znacznie większy procent. Ale przecież
o ile pamiętam, politycy Konfederacji też nawoływali wszystkich do głosowania, tak jakby nie zdawali sobie sprawy, że w ten sposób działają na własną szkodę. No, widać wyraźnie, że to jednak trzeba trochę beczkę soli zjeść, żeby nabrać tu eksperiencji. Na Zachodzie ta książka byłaby zakazana. Niepoprawny i bezkompromisowy manifest polityczny Stanisława Michalkiewicza już teraz na kapital.pl. Czekoczur. Szanowny panie Stanisławie, mam wrażenie, że te wybory to była ustawka zaplanowana dużo wcześniej i wykonana na narodzie polskim. Pomimo tak dużej frekwencji nie chce mi się wierzyć, że referendum nie osiągnęło 50% oraz Konfederacja uzyskała tak słaby wynik. Według mnie to jest teatr dla gojów, żeby myśleli, że mają na coś wpływ, w tym już eurokołchozie. Życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności. Dziękuję bardzo za te życzenia, proszę Państwa. No, ja aż tak nie uważam, żeby to była ustawka, chociaż częściowo tak. Proszę, jeszcze raz przypomnę, w marcu tego roku w Waszyngtonie, w Białym Domu, był niemiecki kanclerz Olaf Scholz. Tam bardzo taka dziwna to była wizyta, bo bez jakiejś licznej asysty. I komunikat żaden się nie ukazał po tej wizycie, ale z przecieków wiadomo, że prezydent Biden uznał Republikę Federalną Niemiec za najukochańszą duszeńkę Stanów Zjednoczonych i takiego, że tak powiem, najważniejszego tutaj partnera w Europie. W związku z tym pozwolił Niemcom na urządzanie Europy po swojemu. Na urządzanie Europy po swojemu, zachowując dla siebie tylko kontrolę nad naszą niezwyciężoną armią, bo już jak wprowadził kontyngent wojskowy, Stany Zjednoczone wprowadziły do Polski kontyngent wojskowy, to muszą mieć kontrolę nad naszą niezwyciężoną armią. A czy w tym sensie to była ustawka? No i tak jak w 2015 roku, kiedy spod kurateli niemieckiej przeszliśmy pod kuratelę amerykańską w wyniku, że tak powiem, zresetowania swojego resetu przez prezydenta Obamę, no to co się stało? To musiała nastąpić podmianka na pozycji lidera sceny politycznej, bo dopóki byliśmy pod kuratelą niemiecką, no to naturalną rzeczą było to, że liderem sceny politycznej jest Volksdeutsche Partei z Donaldem Tuskiem na czele. Ale jak przeszliśmy pod kuratelę amerykańską, no to już nie. No to wtedy nastąpiła, jak pamiętamy, podmianka. Wybory prezydenckie wygrał nie Bronisław Komorowski, który naprawdę myślał, że nie ma z kim przegrać, tylko Andrzej Duda, a Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne i utworzyło rząd. Nastąpiła podmianka na pozycji lidera. I teraz też może nastąpić podmianka, bo to jeszcze ostatnie słowo nie zostało powiedziane. Teraz trwa przeciąganie trzeciej drogi albo w jedną, albo w drugą stronę, bo od tego zależy, kto utworzy rząd. No i, ale to już taka intencja zrobienia podmianki była i albo Donaldowi Tuskowi się uda tę podmiankę przeprowadzić, albo mu się nie uda, no to wtedy będzie to moim zdaniem koniec jego kariery, bo Niemcy postawią, położą na niego lachę i tyle i postawią na pana Trzaskowskiego. User. A referendum, no to cóż, no, pytania referendalne były rzeczywiście takie, no, niezbyt serio złożone, a zwłaszcza jedno. Proszę zwrócić uwagę, że to pytanie o migrantów i przymusową relokację, czy mamy się zgodzić, czy mamy się nie zgodzić, to było zadane, czy głosowane miało być już chyba w 2 tygodnie po tym, jak Unia Europejska wprowadziła przymusową relokację migrantów. I państwa, które by nie chciały tych kontyngentów migranckich przyjąć, zostały zobowiązane do płacenia 20 tysięcy euro od każdego nieprzyjętego łebka. No i tu
czy Polacy by powiedzieli, że chcą, czy że nie chcą, to nie miało, nie ma to najmniejszego wpływu na to, co Unia, bo to decyzja została podjęta na szczeblu Unii Europejskiej i tyle. I Unia Europejska by te, że tak powiem, opłaty od łebka egzekwowała od nas tak samo, jak egzekwuje te, już w tej chwili licznik nabił co najmniej 600 milionów euro z powodu tych kar. Unia Europejska se potrąca z tych pieniędzy, które teoretycznie należałyby się Polsce. Więc rzeczywiście ludzie, którzy troszeczkę się orientują w tych sprawach, no po prostu nie chcieli statystować w takim propagandowym widowisku, które tutaj Jarosław Kaczyński sobie wykombinował. Między innymi po to, żeby część wydatków na kampanię wyborczą nie mogła być kontrolowana, bo wydatki na kampanię referendalną już nie podlegają takiemu reżimowi jak wydatki na kampanię wyborczą. No i tyle. User XC. Co pan wie na temat kultu Saturna, symboliki szachownicy, symbolu trzech szóstek, no i kultu Słońca, na którym opiera się chrześcijaństwo? No pierwsze słyszę, żeby chrześcijaństwo opierało się na kulcie Słońca. Chrześcijaństwo opiera się na kulcie Jezusa Chrystusa, którego chrześcijanie uważają za drugą osobę Trójcy Świętej, pierwsza osoba Trójcy Świętej, czyli Boga jedynego w trzech osobach, to jest Bóg Ojciec, druga osoba Trójcy Świętej to jest Syn Boży, czyli Jezus Chrystus, Bóg wcielony, no i trzecia osoba to Duch Święty. I to chrześcijaństwo opiera się na kulcie Jezusa Chrystusa. W ogóle chrześcijanie, co to znaczy chrześcijanie? To jest tłumaczenie takiego, polskie tłumaczenie takiego słowa Christianos. Christianos, czyli chrystusowcy. Tak jak stalinowcy czy hitlerowcy, to chrześcijanie to są chrystusowcy. Więc to słowo pokazuje, co jest, czy kto jest przedmiotem kultu. Nie żadne, nie solarowcy, jakby to był kult solarny, to by byli solarowcy, a nie, to są chrystusowcy. Jak teraz będzie, kogo teraz będzie po tym synodzie o synodalności Kościół katolicki czcił, no to tego jeszcze nie wiemy. Być może, że tam jakiś Sodomczyków i tak dalej, i Gomorczyków. No ale na razie to jeszcze Jezusa Chrystusa. O kulcie Saturna szczerze mówiąc nic nie wiem. Wiem, że trzy szóstki to jest symbol Belzebuba. Belzebuba, czyli księcia piekielnego, którego tutaj pan Adam Darski, używający pseudonimu Nergal, jest uważany za delegata Belzebuba na Polskę, a przynajmniej w niektórych środowiskach jest uważany za delegata Belzebuba na Polskę, a w każdym razie na województwo pomorskie. Nie wiem, czy teraz nie na województwo mazowieckie, bo on zdaje się zmienił miejsce zamieszkania. No i konkuruje z nim pan Dawid Podsiadło, podobno, który jakieś akty strzeliste pod adresem Belzebuba tam wykonuje na koncertach. Także, ale to chyba nie ma nic wspólnego z kultem Saturna. Saturn był bóstwem rzymskim. Saturn był bóstwem rzymskim. No i to ciekawe, jeśli dobrze pamiętam, to u Wergiliusza się zachowała taka, znaczy Wergiliusz tak napisał wtedy, bo to oczekiwanie, takie mesjańskie oczekiwanie, no pojawienie się jakiejś wybitnej osoby, no to nie tylko Żydzi oczekiwali Mesjasza, ale również Rzymianie. Rzymianie też właśnie w tym samym okresie. W całym basenie Morza Śródziemnego takie mesjańskie oczekiwanie się pojawiło. No i Wergiliusz je odnotował. Tam pisze między innymi tak.
Oto powraca Panna, powraca Królestwo Saturna, czyli wiek złoty, bo to wieków olbrzymi ordynek nowego się rodzi początku. Takie tam są te wiersze Wergiliusza poświęcone temu zagadnieniu. Dziecię się rodzi i kres pokolenie otrzyma żelaza, bo dzieje rzymskie, znaczy dzieje świata według Rzymu, to od zdobycia Troi się tam liczyło, że to najpierw był wiek złoty, czyli królestwo Saturna, potem wiek srebrny, no i wiek żelaza. I tutaj właśnie z pojawieniem się tego dziecięcia, takiego dziecię się rodzi i kres pokolenie otrzyma żelaza, takim mesjaszem świata antycznego, to znaczy rzymskiego, za takiego mesjasza był uważany Oktawian August. Oktawian August, to właśnie jemu tam Horacym pisze, tam o nim jako o synu Maji i tak dalej, no więc to tak, ale to nie był kult Saturna, no czy jakiś kult Saturna w Rzymie był, bo Saturn był uważany za bóstwo tam wśród innych, ale nawet nie największej rangi, bo największej rangi bóstwem rzymskim, takim opiekuńczym bóstwem Rzymu, to był Jowisz, największy i najlepszy. To Jowisz przed jego posągiem tam w świątyni Jowisza na Kapitolu, to tam palone było kadzidło i kto nie chciał palić kadzidła przed posągiem Jowisza największego i najlepszego, to był uważany za wroga państwa rzymskiego. Stąd między innymi się brały prześladowania chrześcijan, bo oni nie chcieli kadzidła palić przed posągiem Jowisza, a Żydzi, którzy też nie chcieli tego kadzidła palić, no to oni tam jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze przed Oktawianem Augustem byli tam zwolnieni, tam jeszcze w czasach Republiki Rzymianie doszli do wniosku, że Jowiszowi tam nie ubędzie chwały, jak Żydzi nie będą palili kadzidła przed nim. No ale Żydzi oskarżyli chrześcijan, bo chrześcijanie początkowo byli uważani przez Rzymian za Żydów, za sektę żydowską. Ale Żydzi donieśli Rzymianom, że to nie, że oni z Żydami nie mają nic wspólnego. No to wtedy Rzymianie poddali ich próbie, czy oni są lojalni wobec państwa rzymskiego, a takim dowodem lojalności, życzliwości wobec państwa rzymskiego było zapalenie kadzidła przed posągiem Jowisza największego i najlepszego. No i chrześcijanie nie chcieli. No to i to tacy cesarze uważani za porządnych, to się tam prześladowało. No Neron to nie, ale inni cesarze, na przykład Trajan, czy to byli uważani za takich dobrych cesarzy, no i oni też tam w pewnym przynajmniej zakresie, nie w takim jak Neron, to chrześcijan prześladowali. Ale to właśnie z tego powodu. Z tego powodu, bo jeśli chodzi o religijną stronę, to Rzym był tolerancyjny, zwłaszcza w okresie imperialnym. No mieli tyle ludów tam, te ludy wierzyły w co tam, który chciał. W związku z tym Rzymianie to tolerowali, nie wtrącali się w to, tylko jeden warunek. Życzliwość dla państwa rzymskiego, lojalność wobec państwa rzymskiego, no a to probierzem tej lojalności było właśnie zapalenie kadzidła przed posągiem Jowisza największego i najlepszego, który był bóstwem opiekuńczym Rzymu. A, tu mi się skleiły kartki. Helios 102. Witam serdecznie. Czy można wierzyć Donaldowi Tuskowi w chociaż jedno słowo? Do Tuski spółka mają w swoich 100 konkretach listę nazwisk, które jako koalicja chcą rozliczyć, między innymi szlachcic ziemski Morawiecki, dwóch ministrów choroby z okresu pandemii kurwida, czy ten od rozdupcenia komendy głównej. No, jak partia mówi, że rozliczy, to mówi. Dlatego, że Donald Tusk chyba za wcześnie dzieli skórę na niedźwiedziu. Bo to, czy Donald Tusk w ogóle będzie kogokolwiek rozliczał,
to zależy od tego, czy uda mu się przeciągnąć na swoją stronę trzecią drogę, a to będzie bardzo drogo kosztowało. Tym bardziej, że stara się o przeciągnięcie trzeciej drogi na swoją stronę również Jarosław Kaczyński. Jego też to będzie bardzo drogo kosztowało, ale Jarosław Kaczyński stoi przed alternatywą, czy stracić wszystko, czy stracić tylko dużo. A Donald Tusk stoi przed inną alternatywą, czy stracić bardzo dużo, żeby zyskać niewiele. Dlatego, że koalicja, na jakiej czele by stanął Donald Tusk, to się będzie składała z wielu partii. W samej Koalicji Obywatelskiej jest kilka partii, tam Zieloni, Nowoczesna jakieś, nie wiem jeszcze, jakieś tam wariaci są. No i Volksdeutsche Partei na czele, a tu przecież w trzeciej drodze są dwie partie. PSL i Polska 2050, no i Lewica jeszcze tam, moja faworyta, Joanna wielce czcigodna, Joanna Scheuring-Wielgus i tak dalej. Wszystkim pozwolić na umoczenie pyska w melasie, no to dla Donalda Tuska już niewiele zostanie. Niewiele zostanie, więc Donald Tusk może stracić znacznie więcej niż Jarosław Kaczyński, no ale, że tak powiem, zyska wtedy wszystko. Straci bardzo dużo, ale zyska wszystko. Kosztem tej takie pyrrusowe zwycięstwo odniesie. Ale tu jeszcze pieśń przyszłości. Jeszcze pieśń przyszłości. Myślę, że ta sprawa się wyjaśni dopiero w grudniu. Dopiero w grudniu się wyjaśni. No i zobaczymy, czy Donald Tusk wtedy będzie w stanie. Bo na razie już tak się zachowuje, jakby był w ogródku i witał się z gąską. A tymczasem, jak wiemy z tej bajki o lisie, to jeszcze daleka droga do tego. Frank Drebin. Szanowny panie Stanisławie, patrząc na wynik wyborów, czyżby nasz ukochany Bantustan znowu trafił pod protektorat trzeciej, przepraszam, już prawie czwartej Rzeszy? Dużo zdrowia i poczucia humoru życzę. No, myślę, że taka była intencja, dlatego że tak jak już mówiłem, w marcu tego roku Amerykanie się zgodzili, żeby Niemcy urządzały Europę po swojemu. No i w związku z tym trafiliśmy znowu pod kuratelę, czy mamy trafić pod kuratelę Czwartej Rzeszy. No ale stronnictwo amerykańsko-żydowskie próbuje się bronić. No i zobaczymy, może się uda obronić. To też trafimy pod kuratelę Czwartej Rzeszy, bo no co, jak rządziła dobra zmiana, to co? Przecież pan premier Morawiecki na wszystko się godził. Wszystko podpisywał, więc tu akurat pod tym względem wielkiej różnicy nie ma. Naczelnik państwa Jarosław Kaczyński na przedwyborczym wiecu w Bogatyni powiedział: w Unii Europejskiej jesteśmy i być chcemy, ale suwerenni. No jaki suwerenni, jak właśnie Unia Europejska wkrótce przystąpi do likwidacji jednomyślności, wymogu jednomyślności, tylko zastąpienia jednomyślności głosowaniem większościowym. To już będzie koniec suwerenności każdego Bantustanu, z wyjątkiem oczywiście niemieckiego. Piotr Duk, wspierający kanał. Dziękuję za wspieranie kanału. Szanowny panie Stanisławie, w związku z tym, że mamy nowy rząd, pytanie teoretyzujące. No niech się pan nie gniewa, ale jeszcze nie mamy nowego rządu. Jeszcze rządzi stary rząd. Nowy rząd to powstanie, ale myślę, że dopiero na przełomie listopada i grudnia. Ze względu na terminy konstytucyjne. Na razie jeszcze nie mamy nowego rządu. Mamy tylko rozmowy, które mają na celu przeciąganie trzeciej drogi albo w jedną, albo w drugą stronę. A na razie rząd, premierem jest Mateusz Morawiecki.
Ale czytam dalej. Patrząc na układ sił w nowym tubylczym rządzie, można dojść do wniosku, że jest zaprojektowany przez starszych i mądrzejszych, tak aby nie było żadnych niespodzianek i wszyscy byli zadowoleni. Świadczy o tym to, że jeżeli pan Szymon Hołownia otrzyma Ministerstwo Obrony, to USA będzie zadowolone, bo będziemy w dalszym ciągu kupowali ich sprzęt za kredyty od międzynarodówki lichwiarskiej. No to dobrze pan kombinuje, tylko nie pan Szymon Hołownia, tylko pan Michał Kobosko otrzyma Ministerstwo Obrony, bo to pan Michał Kobosko jest mężem zaufania Stanów Zjednoczonych, a pan Szymon Hołownia to tylko jest, że tak powiem, kandydatem na jasnego idola, którym tam pan Kobosko z tyłu kręci. Czytam dalej. Donald Tusk już nawet bez oporów pomoże w budowie czwartej Rzeszy, a Lewica coś tam dostanie, byle głosów starczyło. Poza tym będziemy nadal zadłużać się nie tylko na sprzęt, ale też na socjale, więc nie podskoczymy międzynarodówce lichwiarskiej. Zmian w sferach obyczajowych też raczej nie będzie, bo wielu posłów raczej nie zagłosuje za skrobanką na każde życzenie. Jest ich około 240, jak policzył pan Palladę, więc nie dojdzie do niepotrzebnych, zwłaszcza dla starszych i mądrzejszych, rozruchów. No rzeczywiście skrobanki na życzenie, bo to Lewica, głównie te panie tam z moją faworytą na czele, wielce czcigodną Joanną Thuring-Wielgus, mają takie, że tak powiem, inklinacje seksualno-szkoleniowo-skrobankowe. Tam chciałyby te panie resort edukacji mieć pod kontrolą, wyodrębnić edukację z resortu tam od szkolnictwa wyższego. No i nie wiem, kogo by tam chciały zatrudnić. Być może, że panią Anię Rubik, bo pani Ania Rubik ma eksperiencję, że tak osobistą, że tak powiem, w zakresie edukacji seksualnej. No a poza tym napisała książkę, więc tu jej kompetencji chyba w tym zakresie nikt nie będzie podważać. No a skoro tam dzieci w szkołach będą się uczyły tam bzykania, no to nieuchronną konsekwencją tego będą skrobanki na życzenie. Bez tego się, to jest, są dwie strony tego samego medalu. No i tutaj jeszcze drugie takie odchylenie Lewicy, to jest antykościelne. No tu już się zarysowała pewna kontrowersja, bo pan Władysław Kosiniak-Kamysz najwyraźniej chciałby tutaj zastąpić Jarosława Kaczyńskiego w roli męża opatrznościowego Kościoła katolickiego i chrześcijaństwa. No i on na żadne skrobanki tu nie chce się godzić. Pan Marek Sawicki też powiada, że nigdy w czasie swojej ponad stuletniej historii Polskie Stronnictwo Ludowe nigdy się nie godziło na to, żeby sprawy światopoglądowe były tam wpisywane do umów koalicyjnych czy do tych programowych jakichś dyskusji. No zobaczymy. Na razie jeszcze sytuacja jest płynna. No i myślę, że Donald Tusk zbyt szybko, zbyt za wcześnie zaczął dzielić skórę na niedźwiedziu. No i zdaje się, że tak poczucie rzeczywistości zaczyna do niego stopniowo docierać. I drugie pytanie. Czy uważa pan, że Sławomir Mentzen powinien podać się do dymisji, a Konfederacja powinna obrać twardy kurs narodowy pod przywództwem państwa Bosaków? Uważam, że powinni wziąć od pana korepetycję, jak się wypowiadać, aby zaznaczyć autentyczność poglądów, oraz powinni zbudować zaplecze intelektualne, na przykład w oparciu o pana i państwa Wielomskich. Myślę, że przyniosłoby to korzyści. No ja odradzałbym, jeśli już pan tak tutaj moje kompetencje wysoko ceni, to ja bym odradzał Konfederacji tego, żeby teraz już i tak zrobiła głupstwo z tymi dinteirami i z tu demonstrowaniem takiej, że tak powiem, poczucia klęski, kiedy nie ma żadnych przesłanek do tego. Konfederacja w porównaniu z wyborami z 2019 roku zwiększyła w Sejmie swój stan posiadania o 60%.
Lewica straciła o 50 prawie procent, a Konfederacja zyskała prawie o 60%. Więc nie wiem, skąd się bierze to poczucie klęski. Po prostu nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego i uważam, że Konfederacja zaczyna robić głupstwa. To Dintojra z Korwin-Mikke, to głupstwo było niesamowite. Robić siebie, urządzać przedstawienie przed całą Polską, no to myślę, że jak tak dalej pójdzie, to już pies z kulawą nogą nie zechce Konfederacji popierać. Wszystko jedno, czy Mentzen by tam, pan Mentzen by stanął na czele, czy państwo Bosakowie by stanęli na czele. To no, nie można robić tak z siebie takich przedstawień, no i tyle. Poza tym ja, no, zaplecze intelektualne. Myślę, że w Konfederacji są, każdy z przywódców Konfederacji jest dużym chłopczykiem. I to on powinien wiedzieć, co ma robić, a nie radzić się państwa Wielomskich czy mnie. Ja nie pretenduję do roli jakiegoś mentora dla Konfederacji. Ja tylko Konfederacji kibicuję i to nie wiem, jak długo jeszcze się utrzymam w tej roli, bo jak Konfederacja zacznie robić takie głupstwa, tam Dintojra się pogłębi, no to już naprawdę przestanę im kibicować, bo to po prostu uznam, że to jest, że nie warto. No i tyle. I tym takim melancholijnym tutaj stwierdzeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Proszę Państwa, mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na targi książki do Krakowa, które odbędą się w dniach 26 do 29 października włącznie w takim pawilonie wystawowym przy ulicy Galicyjskiej 9, jeśli dobrze pamiętam. Tam wydawnictwo Capital Book będzie miało swoje stoisko i tam będą moje książki. Ja będę te książki podpisywał z przyjemnością dla tych z Państwa, którzy je zakupią. No a poza tym bardzo możliwe, że, bo już tam rozmawiałem z pewnymi osobami w Krakowie, że podczas tych targów prawdopodobnie będę jakieś publiczne spotkanie w Krakowie miał. Jeszcze nie wiem gdzie i kiedy, o której, którego dnia, o której godzinie, ale na pewno coś takiego zostanie zorganizowane, to z góry Państwa zapraszam. I jeszcze na jedną uroczystość chciałbym Państwa zaprosić, korzystając z tej okazji. Mianowicie, jak zwykle 10 listopada odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza tegorocznemu laureatowi i wręczenie wyróżnień autorom wyróżnionym. Uroczystość odbędzie się 10 listopada o godzinie 17 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie. Zapraszam serdecznie.